Dzień dobry. Dzisiaj wtorek, 23 kwietnia, czytam fragmenty biblijne przeznaczone na ten dzień. Psalm 18, 31 wiersz. Droga Boża jest doskonała. Oraz Ewangelia Marka, 4, rozdział 26-28 wiersz. Jezus mówi, tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Czy masz takie chwile, gdy zastanawiasz się, gdzie jest Bóg? Dlaczego Go nie widać? Dlaczego Go nie czuję? Dlaczego Bóg nie działa i nie interweniuje? Czyżby się oddalił? Zapomniał mnie? Dlaczego nie czuję Jego prowadzenia? Myślę, że na pewno nieraz zdarzyło Ci się zadać któreś z powyższych pytań. Jak zachować wtedy wiarę w takich sytuacjach? Jak poradzić sobie z brakiem odczuwania Bożej obecności i Bożego prowadzenia w życiu, zwłaszcza jeżeli przechodzimy trudne momenty? Myślę, że w tak postawionym problemie mogą nam pomóc dzisiejsze słowa z Ewangelii Marka. Zobaczcie, one zwracają naszą uwagę na działanie Królestwa Bożego, czyli na działanie Boga w świecie, z którym jest jak z ziarnem posianym na glebem. Ziarno, zanim wyda owoc, kiełkuje pod ziemią. Tego nie widać, ale to się dzieje. Efekty dostrzegamy dopiero po czasie. Podobnie jest w naszym życiu. Mimo, że czasem nie dostrzegamy Bożego działania, to wcale nie znaczy, że On o nas zapomniał, że się nie przejmuje nami. Bóg działa nieustannie, ale na widzialne efekty czasem musimy poczekać. Bardzo często dostrzegamy to, jak On działał dopiero po czasie, z pewnej perspektywy. Zauważamy, jak nas prowadził przez różne, w cudzysłowie, zbiegi okoliczności, niespodziewane spotkania i przypadki. Niektórzy twierdzą, że przypadek to kryptonim Pana Boga. On działa ciągle, choć my tego czasem nie widzimy. Choć nie zawsze w sposób dostrzegalny, to On jednak działa. Dlatego potrzebna jest nam wiara. Musimy Mu po prostu zaufać i zdać się na Niego. A do tego właśnie, do zaufania Bogu, Jego mądrości, Jego prowadzeniu, nawet wtedy, kiedy Go nie widzimy i nie czujemy, zachęcają nas słowa z Psalmu 18, podkreślające doskonałość Bożych dróg. Dróg, które dostrzegamy dopiero z perspektywy czasu. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem. Amen.